Witam Was w kolejnym odcinku przeglądu tanich win do dwóch euro. Jako, że jesteśmy w Czechach, dzisiaj naszymi zawodnikami są Lambrusco de Emilia, Sklep Meister oraz El Jardin de Vin. Dzisiejsze wina zostały nieprzypadkowo. Kwota dzisiejszych operacji to jest 59 koron, czyli dokładnie 2 euro niecałe, bez 2 centów. Wina są produkcji lokalnej, a także sklepowej. Mamy tu jeden wyróżnik z produkcji podobno włoskiej, ale tylko z etykiety. Zapraszamy. Moi drodzy, przed nami wino El Jardin de Vin. Jest z nami ten, wzięliśmy otwieracz ze sobą. Także nic się nie... Jest z nami otwieracz. Dam radę. A nie, to też korek. No, to jest profesjonalne wino za 2 euro. 58 koron zapraszamy. 54. Bukiet, słuchajcie, wieloowocowy. Ale jest to zapisane półsłodkie, czy... Na pewno sponiewiera. Jest kabaret sauvignon, więc to jest pewnie... Półwytrawne. Całkowicie wytrawne. Ewidentnie półwytrawne. Dobre do czerwonego wina. Również polecam z makaronami. Mariusz. Nie jesteście pierwsze? Nie idziesz po kolei, to dziewczyny, to jest wino do Duchewo, no tutaj wiesz. To edukacja. Ale bukiet, to jak oceniasz? Ja nie lubię wytrawnych, ohydne. Ale... Jak za 2 euro? No podejdź bliżej, bo tutaj Danka niech się wypowie. Znaczy, smakuje tak samo jak te za 30 zł półwytrawne. Głośniej. Tak, że... Nie ma różnicy. Że smakuje dokładnie tak samo jak te do 20 zł. No bo to jest Cabernet Sauvignon i to jest takie właśnie. Myślę, że nie ma co przepłacać. No. Paweł? Tak, ostatnio kupiłem wino do obiadu. Zapłaciłem za nie chyba 30 parę złotych. Smakuje niemalże identycznie. Naprawdę. Delicje. Moi drodzy, kandydat numer 2, winnica Colombra, Lambrusco de Emilia. Iniziazione geografica tipica, vino frizzante, rosso ambile. No, czyli tak naprawdę... Owocowe. Wino wieloowocowe, wyprodukowano w Wielkiej Italii. Ale zawiera sulfaidy, no idziemy. Piotrze, czyń kolory. O Jezu, pali Boże. No. Nagrywaj. Tym razem tak, że mamy ze sobą otwierać. Paweł, nagrywa się. Co? Co? Nie, przepraszam. Przepraszam bardzo. Gorczocia? O, gazowane. Szabła! O, jak ten, jak Ingrid stoje. No to po bimbrze będzie dobrze się gazowane. Jak Sylwestra. No to czad. Po bimbrze gazowany jak znalazł. Kurwa, będziemy wracać, nie wiem. Nie wiem, czy teraz ten bimber rozciąga z tym wino bimbre. Naprawdę nam się trafił dobre wino. Dobre. No jak Sylwestra. Aż nie mogę się doczekać. Nie, naprawdę jest spoko. Mhm. Przynajmniej nie jebie. No. Przepraszam, jestem przed kamerą, ale ten. Nika do dna. Danuta, wiem. Danuta, jakie opinie? Ona nawet nie wierzyła nam, ale naprawdę jest. No, opinia taka, że szampan o smaku owocowym. Wieloowocowym. No, Paweł. Lambrusco. Jak oceniasz opakowanie, powiedz? Lamborghini prawie. Tak jak lubię lekko gazowane. Prawie jak piwo. Nazwa jak Lamborghini. Lamborghini. Super. No, Paweł. Paweł, mówię, Piotr. No. No, na pierwszy łyk. Jaka opinia? Jeszcze petard brakuje. No weź drugiego łyka, no powiedz coś więcej, no. To jest bliżej piątej klasy. Chcesz mnie upić? Bardzo mi smakuje. Tak? Nie zachęcam. Dobra, ale to nie wiem, czy jest spowodowane tym, że następne po prostu jest. Dobra, czyli co, słuchajcie, Lambrusco del Emilia, czy polecamy?
Oczywiście. Jasne. Uważamy, że to jest jedno z lepszych win. Czekamy na wino numer 3. Relacja jakości. Proszę bardzo. Jest zachęcająca. Jest. Dobra, okej. Wolałabym to pierwsze, jakbym miała. Jak skończymy wimber, to kończymy. Dobra. Dobra, no i mamy test numer 3, wino numer 3. To miejsce, że wyjdzie duszący. Wchodzi nasz sklep sklep Meister. W jaki sposób się tego dowiedziałaś? Interesowałaś? Przewidujemy, że to będzie najlepsze wino z tej kolekcji. Tak widzicie, kolor lubinowy. Chyba lekko gazowane. Również. W składzie produkcja czeska winiaria, czeska republika, także wszystko zachowane. Mamy kod QL, może jakieś nagrody będą do wygrania. 10,5 V. Wy ma propotyńczyków też na przykład. Także zapraszamy na relację. Oni mają inną kulturę i to jest tak, że oni... No, o, się chyba już otwarte było. O, różowe. Ewidentnie. Ewidentnie. Też piana, o, ale mniej gazowana. To może zaczniemy teraz od Piotra. Piotrze, proszę bardzo. Ja poczekam na opinię wszystkich. Dobra, dwa al pierwszą, no. Tak, dawaj, no, ja widzę tutaj, piękne jest, no. Sklep Mister. Lubinowy ten. Jak oceniasz tego? No. Właśnie. Muszę powiedzieć, że poprzednie było lepsze, tyle mogę powiedzieć. No. Umotywuj za swoją. Nie, ale naprawdę musiało być lepsze, bo to jest późniejsze, więc powinno być lepsze. Ach, podejdę. Na etykiecie jest pan Zenek. To jest ten najpiękniejszy. Pan Zenek jest naprawdę mega uśmiechnięty. Nie mylić z Zenkiem Martyniukiem. Wygląda na zadowolonego. Nie? Wygląda na zadowolonego. Zobaczymy, czy ja też taki będę. Ej, ale pan Zenek pije z kieliszka. Na pierwszy strzał muszę powiedzieć, że faktycznie wino numer 2 było zdecydowanie lepsze. Okej. To jest delikatnie gorzkie, jakieś takie... Sam nie wiem, jak określić ten smak. Lekki smak, taki wodny. Mdłe nawet. Alonia pewnie. No to Alonia. Mchu. Po tych dwóch recenzjach... Dzień dobry wieczór, jestem Danuta. Jestem Danuta, wale wina od 30 od lat. A to będzie w telewizji? Tak, w TVN. Dzień dobry, TVN. No to dzień dobry. Dzień dobry. Chyba dobry wieczór albo dobranoc. Nie no, muszę powiedzieć, że nie zgadzam się z przedmówcami. Powiedziałabym, że przypomina to pierwsze. O. Które nie było takie najgorsze. W twojej opinii. O. Subiektywna opinia, znaczy się. Pierwszy był Wimber. Bardzo dobrze. Okej. Okay. No, kogo chciałaś pozdrowić, powiedz. Chłopaki przesadzają. Chciałam pozdrowić mamę. Cześć, mamo. Ale jeszcze, czy mogę pozdrowić mamę? Oczywiście, tak. Jak najbardziej. Mamo, pozdrawiam cię. Przekazuję pozdrowienia do mamy. Najpierw bukiet zapachowy. Pachnie ładnie. Moim zdaniem nie smakuje ani jak pierwsze, ani jak drugie. Aha, a jak oceniasz w skali od 2 do 8? Ojej, to tak ciężko. Minus 5. 3 do 9. Może będzie ci łatwiej od 3 do 9. Ale... Nie no, 4-5. 4-5, czyli wybrana. Wyższa półka. Wyższa półka. Nie, od 2 do 8 to raczej niższa półka. No dobra, idziemy dalej. Mariusz, poprosimy o konstruktywną, rzeczową opinię, co najmniej w 4 zdaniach. Zdanie przeważy. Tak. No weź więcej, no nie mocz języka, tylko napisz się to. A nie, bo to degustator, okej. Jest uśmiech, czyli coś z naklejki się coś zgadza. Coś Zenka jest. Jest takie trochę mdłe jakby. Jakby to powiedzieć, no... Tak jak patrzę na tego pana, to myślę, że on jest właśnie głównym takim degustatorem takich win. Jemu powinno smakować... smakować najbardziej. A tobie jak smakuje, powiedz? Powiedziałbym, że jednak na miejscu trzecim, aczkolwiek... Na trzecim? Tak, na miejscu trzecio-drugim. Trzecio-drugim. Tak. Trzecio-drugim. Egzekwo. Egzekwo z pierwszym. Weź, ten, jeszcze ja nie piłem. A
A ty jeszcze nie próbowałeś? Jeszcze nie. On już w domu wydudnił po całym takim. No. Ale muszę powiedzieć, że przed degustacją tych win myślałem, moi drodzy, wino, które chciałem wam zaprezentować, sklep Mister. Jak widzicie, spożywamy w towarzyskim gronie, wasze zdrowie. Kolor lubinowy, lekko gazowane, nutę aloni, mchu i mokry karton. Zapraszam. I suche gacie. Na pierwszy rzut oka przypomina mi, jak Niemcy na Niemcy na Polskę najeżdżali. W 68, jak łoiłeś wtedy? Ty podobne łoiliśmy. Nie jest jasne. Byle sponiewierało. Bliżej pierwszego niż drugiego. Pamiętam, jak ale w drugiej klasie liceum, jak z biologii się zrywałem. Polskę, tylko Polska to podobnie klepało. Tak ten. Pasuje. W skali Młynarczyka 4:8. To zamykaj. Nie zamykam tu. W sensie korek. Dziękuję. Słuchajcie, no kończymy ten odcinek. Jest już godzina późna. Darka chciałaby powiedzieć komplement na swój temat. Który to odcinek? 95. Generalnie, no jak ja zorganizuję wycieczkę, to polecam wszystkim. Danuta się nawet. Jutro powie trzeźwa, co i jak. Ja się wezmę ten. Danuta jest nawalona. Wystarczy. Nie gadajcie z nią. O Jezu, Piotrek. Ciała nawalone. Co ci się stało? Dobrze, że nie ja jestem Danuta. Nie wiem, panu, o kogo chodzi. Generalnie. Danka, zaczekaj, daj powiedzieć. Generalnie coś. Chłopaków nie brakuje, jest fajnie. Wstają rano, robią śniadanie. Potem obiad trzeba jednak iść na miasto, ale potem kolację też. Ja nie wiem, czy takie coś chłopaków nie brakuje. Można na YouTube'a tak wrzucić normalnie. Wszyscy są zadowoleni. No. Ścieżki są fajne, rowery są fajne. A właśnie, w ogóle może opowiedz, że jutro w końcu pierwszy raz pójdziemy na rower. Może najpierw. Ale to nie moja wina, że dopiero dzisiaj się nauczyłeś jeździć na rowerze. Jutro Paweł pierwszy raz wyjedzie na ściągę kółeczka. Odkąd wytrzeźwiałem, to idę na rower. Jutro tak. Pierwszy raz. Wytrzeźwiałeś? No będę trzeźwiał jutro. Szybko! Mamy tu wytrzeźwiał! Polewaj szybko! Dobra, to co? No to już machniemy chyba, jak już nagrywamy cały... Tak! Trzeba bimbelek ten. Słuchajcie, no. Uwaga, drodzy internauci. Teraz, mamy bimbelek. Teraz będzie po prostu rakieta. Różowy to mój. O Jezus, jak to mi napadło? A proszę. Pozdrawiamy was wszystkich. Proszę, a ty? Przed telefonami i przed laptopami. A ty? A przed tymi jak się nazywają? Notebooki. To pomiędzy smartfonem a laptopem? No tablet. I przed tabletami też was wszystkich pozdrawiamy. Ale na przykład jak ktoś ma telegraf, to też spoko. Tak, jak najbardziej. I telegrafistów też pozdrawiamy. No to popojdź. Zdrowie. Ta szklanka była dla mnie. Pyszny bimbel. Mówią, że niedobry, ale nie mają racji. Jest zajebisty. Wiesz, gdzie to będzie? Wiesz, gdzie to będzie? W pamiętniki z wakacji. Na komendzie, na kastach. Ej, kurwa. Ta prania była ta tuczka. No, Danusia wyciera mnie na dół. Boże, Jezus Maria. Już nie będziesz prał tej bluzki nigdy. Wszyscy wiedzą, że mają wybrać to. Jeszcze? Żyją wszyscy? Radzią. Dobra, rozłączamy się. Czekamy na bimbel z Podlasiem. Rozłączamy się na sekundkę, wracamy w następnej lufie. Co ja miałam mówić? Że żegnasz, że ładne wakacje są. Zajebiście jest na wakacjach. I... Że no jak Marek zrobi wakacje na Sri Lance, to po prostu kurde biura podróży wymykają. Bez kitu. Po prostu ja nawet nie wiem, gdzie jestem. Wziąłam paszport, a to po prostu, jaki to jest adres? Sri Lanka 23. Czechy nowe mesto. Nie wiem, boję się, gdy się jutro obudzę. Muzyka gra, ale jest bimber, więc jest fajnie. Do zobaczenia, dziękujemy. Do zobaczenia, dziękujemy. Do jutra. Pozdrowienia dla mamy.